No, Marian Ziółkowski, nowy międzynarodowy mistrz KSW w kategorii lekkiej. Powiedz przede wszystkim, no to jak to jest w końcu mieć ten upragniony pas na ramieniu? No, fenomenalne uczucie. Cały czas, nieraz w swoim życiu miałem takie sny, gdzie coś mi się pięknego śniło, a potem się budziłem i okazywało się, że to był tylko sen i że poczułem się bardzo wtedy naiwnie. To jest też taki moment, gdzie cały czas wydaje mi się, że a może zaraz się obudzę i tak naprawdę to jest wszystko nieprawda. No ale chyba wydaje mi się, że to jednak jest rzeczywistość i no, niesamowite uczucie. W 2016 roku pierwszy raz walczyliście z Romkiem, wygrałeś ten pojedynek i teraz przegrałeś ten pojedynek. Jedyne pytanie było takie, kto zrobił większy progres w tym roku. I teraz szczerze powiem, patrząc w ogóle na tą dywizję lekką, to Marian, ty masz tak wysokie IQ fighterskie, nigdzie się nie śpieszyłeś, realizowałeś swój plan i jak przyszedł moment, to wykończyłeś ciosem na wątrobę. No, dziękuję za te słowa. No, cieszę się, że tak moje walki wyglądają, że w tych pojedynkach odznaczam się tam myśleniem. Starałem się realizować taktykę. Wiedziałem, że jak będę wykorzystywał swoje najmocniejsze strony, to raczej bezpiecznie wygram tę walkę. Mam do siebie jeszcze zastrzeżenia, bo trochę za mało tych akcji. Powinienem się ograniczać tylko do lewego prostego, ale więcej prawy. Na sparingach to nie jest tylko lewy prosty, tylko tam jest naprawdę 3-4 ciosy jeszcze zakończone kopnięciem na głowę, a w walkach, w walce takiej już tej realnej już niemal trzeba to tak zmaksymalizować, tak robić to bardzo ostrożnie. Mam do siebie trochę pretensje, ale myślę, że w miarę dobrze to wyglądało, no i cieszę się, że mogłem pokazać, że na ten moment jestem lepszym zawodnikiem, bo w 2016 roku Roman był ode mnie lepszy, zasłużenie, był po prostu lepszym zawodnikiem, ale wiedziałem, nie chciałem być zarozumiały, tak jak to w tym trailerze to brzmiało, nie chciałem brzmieć zarozumiały, po prostu wierzyłem to i czułem, że teraz jestem zupełnie innym zawodnikiem. To, że masz świetny lewy prosty, to było widać chociażby w pojedynku z Gamerem ostatnio, który fantastycznie chodził, być może dodatkowo, nie wiem, tej prawej ręki by gdzieś zabrakło, ale musimy powiedzieć o nogach, bo fantastycznie okopałeś nogę Romkowi. Ja się zastanawiałem, czy on w ogóle wyjdzie do kolejnej rundy, bo pojedynku w MMA nie wygrasz samym boksem. To, co Romek ma dobre, bo ma fajne kiwki, tak, ma fajne zwody, ale no niestety nogi czuł, łydki. Tak, no oczywiście, no taktyka była, żebym nie ryzykował, a nie ryzykuję, kiedy biję lewy prosty i kopię na łydę, więc wydawało się, że od pewnego momentu zobaczyłem, że to robi robotę i tak naprawdę właśnie nie muszę aż tak ryzykować, żeby wygrać ten pojedynek. Widziałem, że tymi kilkoma akcjami jestem w stanie budować przewagę. Udawało mi się też w kontrze, może tego tak dobrze nie było widać, ale biłem dużo lewych sierpów. Bardzo dużo ciosów dostał też właśnie na kontrze. Więc to są też takie małe rzeczy, których ogólnie nie widać, a przeciwnik je czuje. No cieszę się, że tak wyglądało. Cieszę się, że no, widzę chyba po was, że mogło się podobać. Walka chyba nie była nudna, więc naprawdę jestem z tego szczęśliwy. I będę chciał, co walka będę się rozwijał, będę coraz lepszy. Oczywiście mówimy tutaj o tych wszystkich aspektach sportowych czysto, które też widać u Ciebie zupełnie się zmieniły i tutaj progres ogromny, ale podsumowując te gale, Maciej Kawulski powiedział coś, co myślę jest ważną sprawą. Powiedział, że zmiany, które sobie tam wprowadziłeś, bardzo otworzyły Ci głowę, troszeczkę poszerzyły też spojrzenie, pozwoliły nabrać dystansu do tego wszystkiego i z dużo większym luzem teraz walczysz, więc to chyba też było korzystne, ta zmiana, którą sobie wprowadziłeś, jeśli chodzi o miejsce na przykład do trenowania. Kurczę, to jest naprawdę wiele rzeczy się złożyło. W ogóle tak często mówię o Bogu, ale naprawdę, gdybyście znali moje życie od samego początku, od już kiedy miałem tylko 3, 4, 5 lat, czasy szkolne, cały czas wydaje się, że tak mogę powiedzieć, że jaja sobie robiłem w swoim życiu. Do niczego nie potrafiłem porządnie podejść, cały czas nic nie potrafiłem dokończyć. Co coś zaczynałem, miałem jakiś zapał, to zaraz go traciłem i no kurczę, no prawda jest taka, że bardzo dużo się zmieniło i to nie jest tylko, że zmieniłem klub, że zmieniłem trenera, bo no, chcę na pewno oddać trenerowi Oknickiemu, że to dzięki niemu też jestem w tym miejscu, w którym jestem. To on, jak przyszedłem w wieku 19 lat, w 2009 roku na trening, to on na pierwszym albo drugim treningu już powiedział, że mam talent i że powinienem zacząć ostro trenować i to on mnie pchał cały czas do przodu, a te amatorskie zawody, mimo że ja chciałem tylko robić jiu-jitsu, on cały czas mnie pchał i sam sobie jestem winien, że dalej nigdzie nie udało mi się nigdy, tak jak mówicie, dochodziłem do jakiegoś momentu i nie potrafiłem pójść dalej. To właśnie typowa akcja w moim życiu, czyli coś zaczynałem, coś dobrze szło i nie potrafiłem tego dokończyć. No ale w pewnym momencie już, no tak jak mówię, chyba był moment, w którym, jeśli chodzi o trenera Oknickiego, był moment, gdzie chyba po prostu różnica, wydaje mi się, charakterów i nie może mieć do mnie pretensji, że od niego odszedłem, nie podpisałem z nim kontraktu na całe życie. Była różnica charakterów i ja chyba potrzebowałem czegoś innego, żeby też się odblokować w swojej głowie, żeby w końcu być innym zawodnikiem. No i przejście do WCA zrobiło robotę, ale właśnie nie w takim względzie, że trener Mirek był za słabym trenerem, tylko po prostu ja tego potrzebowałem w swojej tej główce, że tak powiem. To, że miałem menadżera, no i to, że jestem w KSW. Naprawdę poczułem, że w momencie, kiedy wlazłem do tego KSW i nawet przegrałem z tym Kleberem, to myślałem sobie, to jest takie spełnienie. W końcu czuję, że ta cała moja kariera gdzieś dokądś doszedłem. No i zupełnie inna motywacja mi przyszła. Dlatego jestem takim zawodnikiem teraz, jaki jestem. Jesteś wielkiej wiary, tym bardziej pokazałeś teraz, że ta wiara potrafi tak naprawdę przenosić góry i stanowisz taki prawdziwy archetyp pokornego zawodnika. Jak ty się nie poddałeś w tych wszystkich chwilach, które wydawały się, że tak naprawdę nie jesteś w stanie dojść na ten szczyt, a dziś okazało się, że jest zgoła inaczej? No nie podałem się z tego względu, że też na pewno taki aspekt, że nie trenowałem od dziecka i nie było tak, że byłem już na jakimś poziomie i nagle okazywało się, że nie mogę pójść dalej, bo to jest z tego względu, że ja dopiero cały czas się uczyłem. Po prostu byłem rzucony na głęboką wodę. No w 2009 roku ja co dopiero zacząłem trenować i po 2 latach przyszedłem na zawodowstwo. Potem po kilku latach już jakiś był mocny przeciwnik. Po prostu cały czas się uczyłem. I nawet jak były jakieś potknięcia, to wiedziałem, że po prostu to jest nauka i po prostu ja chyba mam taką mentalność, że ile bym nie miał kłód pod nogi, pod nóg by mi nie podchodziły, to po prostu traktuję to jako jakąś nauczkę i sprawdzian swojej psychiki, swojej właśnie wiary. Czemu właśnie też o tej wiarze mówię? Bo właśnie tak jak mówię, miałem takie życie, że to co teraz się dzieje, że tu stoję, rozmawiamy, ten pas jest, to jest jakiś naprawdę, uwierzcie mi, to jest jakiś cud, że to się dzieje i w takich momentach ciężko nie wierzyć w Boga, ale to jest moja subiektywna perspektywa. Musielibyście przeżyć moje życie, żeby uwierzyć. A czy ten utwór Pearl Jeremy był takim swoistym nawiązaniem do tego wszystkiego? Bo ja tylko przypomnę, że chłopiec, o którym jest ta piosenka, on się po prostu poddał w życiu i odebrał sobie życie. Czy ty walczyłeś o to i chciałeś pokazać jednak, że można odmienić swoje życie? To powiem ci, że szacunek dla ciebie, bo ja to tu nie wiedziałem. Naprawdę, nie będę tu się, mógłbym szybko podawać, tak, to było to, ale nie wiedziałem o tym, po prostu ten rytm, ta piosenka tak mi się spodobała, że ja ją usłyszałem 3 czy 4 tygodnie temu na obozie w Zakopane, jak pojechaliśmy z trenerem na obóz, poleciała w radiu. Myślałem sobie, ale piosenka, i myślałem, dobra, ona musi wjechać, ale to tym bardziej, zobacz, no to widzisz, jak tu można mówić o przypadkach jakichś, sami widzicie. Wiesz co, to ja tylko trochę do tego swojego charakteru, może od tych bardziej górnolotnych tematów przejdę do tego klatkowego dzisiejszego jeszcze wydarzenia. To też oddaje trochę twój charakter, kiedy to kopnięcie, które tak naprawdę zakończyło już pojedynek, zostało przez ciebie wykonane. Nie chciałeś dobijać już rywala, chociaż sędzia jeszcze puścił dalej walkę, więc ruszyłeś z tymi ciosami, ale zatrzymałeś się. Markant. Ja ogólnie taki jestem, ja nie chcę, ogólnie mam w głowie, że ja nie chcę zrobić krzywdy swojemu przeciwnikowi, chcę wygrać walkę. Wiadomo, nie będę mówił, zawsze szukam knockoutu, no bo jestem zawodnikiem stójkowym i no, zawsze będę szukał knockoutu, ale zawsze będę starał się nie zrobić krzywdy. Jak nie muszę dobijać, to nigdy tego nie będę robił. Nie chcę zrobić drugiemu zawodnikowi krzywdy, tym bardziej, że my już się wszyscy znamy w tym kręgu, ile to już lat, ja znam tych wszystkich gości, nie potrafimy tak podejść i nagle kogoś zacząć katować. Choć muszę przyznać, że był taki moment wczoraj po wywiadzie Romka, kiedy też było ważenie i podaliśmy sobie ręce. Widziałem, że był taki dosyć serdeczny w moją stronę i wydawało mi się, że nie ma tu złej krwi, pomimo tych tam całych tego trailera, tych gadek. Naprawdę po tym ważeniu wydawało się, że wszystko jest między nami dobrze, a potem na wywiadzie powiedział, że najsłabszą moją stroną jest psychika, że z każdą minutą wiem, że to przegram. I nie wiedziałem, zastanawiam się, czemu on to powiedział. I zastanawiam się, czy no to nie, czy trener Oknicki nie maczał w tym palce. I naprawdę możecie się śmiać, ale trener Oknicki wie, o czym mówię. Wie, o czym mówię. Zapytam cię właśnie o ten moment, kiedy on mówił właśnie o tej sytuacji, że psychika. Ja rozmawiałem z trenerem Joczem, powiedział, że bardzo dobrze, że to powiedział, bo to cię wkurzyło i było widać, że po prostu potrzebna jest ci sportowa złość. Też to tak odebrałeś i to cię zmotywowało? Chyba tak, choć ja i tak byłem pewny w każdym momencie, jak wiedziałem, że będę z Romanem się bił, pomimo, że z nim wcześniej przegrałem, ja byłem pewny, że jestem lepszym zawodnikiem, że teraz już wyrobiłem taką formę, że jestem lepszy, wiedziałem to, ale jednak po tym wywiadzie, ale też trochę, z jednej strony okej, wywołał we mnie agresję i czułem, że kurwa, naprawdę zdenerwowało mnie to, bo jak można mówić, mam 30 walk zawodowych, ostatnio wyszedłem do Gamrota, na 2 tygodnie przed wziąłem walkę z Kleberem. Jak można mówić, że jestem słaby psychicznie? No to nie wiedziałem, na jakiej podstawie on to mówi. Ja nie sądzę, żeby Romek sam z siebie to wymyślił. I dlatego dla mnie to jest podejrzane. No i też mam podstawy pewne, nie będę tu wchodził w szczegóły. Trener dobrze wie, o co chodzi. Nie chcę tu po prostu pucować go, że tak powiem. To ja mam jedno pytanie. Sorry, jeszcze jedno pytanie, tylko skończę. To zakończenie, czyli hak na wątrobę, bo pamiętasz... Hak, kopnięcie, przepraszam. To kopnięcie na wątrobę, to jest tak, że też pamiętałeś to, co się wydarzyło z Mateuszem Rębeckim? Nie, to nie jest tak, że kiedyś mnie Rębecki zakładał na wątrobę, to teraz będę polował. Nie, no wszyscy wiedzą, jak na sparingach, ja naprawdę wielu ponokautowałem na wątrobę, wielu po kolei. No to jest taka moja mocna broń. No jakoś jeszcze na walce nigdy mi się nie udało, ale no w końcu przyszedł ten moment i myślę, że nie mam sobie za złe, że wcześniej mi się nie udawało, bo teraz w tym ważnym momencie udało się pięknie to. To jeszcze wracając do pytania, które było wcześniej, tak? I tego, co powiedział Romek podczas wywiadu, co cię wyprowadziło z równowagi. Po pierwszej rundzie, jak wybrzmiał gong, ty go odprowadzałeś do narożnika wzrokiem. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, to teraz już zrozumiem, bo to była taka wściekłość, pokazanie chyba, że ja jestem tutaj silny i zobacz, co się wydarzyło po tej rundzie. Tak, miałem gdzieś w głowie to, że powiedział, że to mam słabą psychikę, bo można wiele o mnie powiedzieć rzeczy, ale znowu to powiem, tyle ile rzeczy przeżyłem w swoim życiu, nie ma szans, żebym miał słabą psychikę, no nie ma takiej szansy. Ja wychodzę do walki nie po to, żeby trzęść się i stresować i myśleć, Jezu, co ja tu robię, tylko wychodzę dla tych emocji. Są takie emocje, coś tak pięknego i nawet jak się przegra, no bo wiadomo, wychodzę dla mnie to jest 50/50, można przegrać, to jest wliczone, ale jakbym miał się stresować z takiego powodu, to bym w ogóle nie wychodził do walki i chciałem mu pokazać, że psychicznie ze mną to jest bardzo dobrze i pokazywałem mu, no, że jestem w tej walce i że ja góruję, ale no mówię, chcę oddać Romkowi. Wydaje mi się, że nie wiem jak uważacie, no pierwsze 2 rundy wydawało mi się, że wygrałem, ale cały czas czułem, że jest w walce i wcale nie czułem, że zaraz to wygram. Cały czas też czekałem, czy on czegoś tam nie zostawił na mnie. To była gra, to były szachy, kto pierwszy nie wytrzyma. Ty przez swój zasięg rąk, który masz fantastyczny i nóg, oczywiście tutaj zdecydowanie byś faworytem, ale jeszcze wracając do tych emocji, bo to jest bardzo ważne. Ty ułożony, grzeczny, kulturalny zawodnik i po wygranym pojedynku słyszałem jedno przekleństwo i powiedziałeś, kto następny? Tak jakby widać, że ten ładunek emocjonalny gdzieś uleciał i miałeś potrzebę wykrzyczeć to. Tak, no można powiedzieć, że mam 30 lat. Troszeczkę się uspokoiłem, ale właśnie jakbyście mnie znali, no mówiłem wam nawet, do 18 roku życia miałem kuratora i za wiele różnych rzeczy zawsze we mnie była jakaś tam agresja, jakaś wściekłość, kiedyś też na pewno niedowartościowanie, bo to też od tego się często to się łączy z jakąś agresją i niepewnością, ale zawsze miałem w głowie, lubiłem zaszaleć, lubiłem jak coś się ostrego stanie i tutaj mam 30 lat, już się uspokoiłem, nie jestem taki jak kiedyś, ale gdzieś to zawsze we mnie siedzi i myślę, że każdy mój przeciwnik jest szansa, że czuje ze mną w tą klasę. Ja lubię nawet gadać do swojego przeciwnika, do Romka też gadałem, mówię jazda, jedziemy, no dawaj, jedziemy. I ja to lubię te emocje, lubię takie zaczepki, ale wszystko oczywiście w kulturalny sposób i żeby nikogo nie obrazić i nie odebrać mu szacunku. Wiele razy byłeś blisko szczytu, czyli pasów mistrzowskich. Dzisiaj ten szczyt udało ci się zdobyć, jesteś na nim, czy jakby te wszystkie poprzednie, ten krok przed szczytem, czy to jakoś dodatkowo cię motywowało w dzisiejszej walce i czy tym bardziej cię cieszy, że udało ci się ten szczyt dzisiaj zdobyć? No tak, no oczywiście, wiadomo, no, wiele razy starałem się dojść do tego szczytu, wiele razy mi się nie udawało, widziałem, że wraz z tym była negacja moich umiejętności, więc no to wszystko, ten cały ładunek, no dzisiaj był już tak mocny, tak jak mówiłem, z Gamrotem bardziej czułem obawę, bo nie wiedziałem, czy jest przepaść umiejętności, ale mniejsza presja, tu znowu wiedziałem, że nie ma przepaści umiejętności, że jest bardzo wyrównany poziom między nami, no wiadomo, subiektywnie czułem, że jestem lepszy, ale wiedziałem, że na papierze tu nie ma przepaści, ale znowu miałem tą presję, bo jakbym znowu przegrał, no ja pierdzielę, to już bym największym przegranym w polskim MMA, więc ja musiałem to wygrać. Marian, to ty teraz jesteś mistrzem i to ty teraz rozdajesz karty, więc kto następny? Znaczy rozdaję karty, no to jeszcze spokojnie, no bo to jest dopiero, wiesz, pierwszy, no jestem mistrzem, ale muszę obronić to kilka razy, żeby pokazać jeszcze, że jestem tym prawdziwym mistrzem. Na razie na spokojnie, no jest Maciek Kasieczko, jest Borys Mańkowski, dzisiaj wygrał tę walkę. Nie wiem, czy Borys ma ambicje na to, żeby sięgnąć po pas. No musi wiedzieć, że będzie naprawdę ciężka przeprawa ze mną. Jestem no, długi, wysoki, ale no też co najgorsze dla wielu zawodników szybki. To ja ci odpowiem, bo rozmawiałem z Borysem i spytałem, mówił, że nie miał takich ambicji przed pojedynkiem, ale tak się historia złożyła, że i Roman przegrał i mówi, że dlaczego nie, że jeżeli oczywiście to wszystko od włodarzy zależy, że chętnie, jeżeli suma się będzie zgadzała, podejrzewam, że to gdzieś tobie też na tym zależy, to jest pięciorundowy pojedynek, dziękuję, więc wiadomo, że garza się musi zgadzać. Tak, no oczywiście, chociaż ja, wiadomo, no nie będę kłamał, jak nie powiem, że nie walczę dla pieniędzy, jakbym to za darmo robił, to i tak bym chciał, myślę, że to robić, choć nie wiem, choć pewnie zapał by był trochę mniejszy, ale jednak no, te pieniądze są ważne, ale ja nie myślę tu o żadnej kasie, po prostu mam ten pas, są pretendenci, jeśli Borys będzie chciał walczyć, no to jedziemy, tak jak powiedziałem, mam do niego olbrzymi szacunek, jest legendą. Kiedy ja zaczynałem trenować, to widziałem jego walki z Heldem, już miał rekord zawodowy całkiem fajny i bił się z Heldem i sobie myślałem, ale goście, to jacy oni są fenomenalni, a ja dopiero zaczynałem trenować, więc dla mnie to jest legenda i to będzie zaszczyt z nim zawalczyć, ale no każdy, kto wejdzie, czy to będzie Borys, czy ktokolwiek, musi wiedzieć, że walka ze mną może się przerodzić koszmar, bo nie dosyć, że jestem wysoki, to właśnie mam bardzo dobrą szybkość i to jest chyba dla nich najgorsze. A jeszcze stylistycznie tylko spytam jeszcze o twój menadżer Artur Ostaszewski, krzyczy, że ostatnie pytanie, więc nie będę wydłużał, ale pytałeś o Maćka Kazieczkę, mówiłeś o nim, a to jest stylistycznie zawodnik, który lubi wymiany. Czy on by ci bardziej odpowiadał, czy Borys, który jednak jest zapaśnikiem? Kurczę, nie wiem, kto by mi bardziej odpowiadał tak naprawdę, bo wydaje mi się, że na papierze lepszy jest Borys, więc... Po nazwisku. I nazwisko, i jest doświadczony. Wydaje mi się, że jest lepszy i czemu nie walka właśnie z tym lepszym gościem, ale z drugiej strony Maciek Kasieczko też ma fajną pasę. Nie chcę być gościem, który będzie mówił, bije się z tym, z tym się nie bije. Kogo mi zaproponują, z tym zawalczę. Dziękujemy. Dziękuję, tylko jeszcze podziękowania dla wszystkich, dla moich trenerów, już nie będę wymieniał, dla chłopaków z WCA, to naprawdę dzięki nim po kolei jest tyle gości, no nie chcę teraz już was zamęczać, mógłbym tu wyjechać... Ale nas nie zamęczysz, mów, to Artur czeka, spokojnie. Mógłbym tu wyjechać z tyloma nazwiskami, naprawdę, kurczę, podziękuję wam wszystkim, chłopaki, tam na Facebooku czy na Instagramie, sorki, że was nie wymienię, ale to dzięki wam też mam ten pas. Dziękuję swoim sponsorom, to jest też bardzo ważne, tym bardziej teraz w tych ciężkich czasach ci sponsorzy bardzo robią robotę i dziękuję. Dziękuję wszystkim moim kibicom, wszyscy, którzy naprawdę szczerze mi kibicują, bo widzę, czasami wejdę w te komentarze i widzę naprawdę takie szczere komentarze, gdzie czuję, że to nie jest udawane. Dziękujemy bardzo.